Nazywam się Maciej Dobrowolski, przesiedziałem w areszcie śledczym 40 miesięcy. Jak do tej pory polskie państwo zaoferowało mi 4000 zł zadośćuczynienia za przewlekłość postępowania. W Polsce nadużywa się instytucji tymczasowego aresztowania. Sądy przychylają się do prokuratorskich wniosków o tymczasowe aresztowanie w ponad 90%. Jest to de facto kara więzienia odbywana przed często uniewinniającym wyrokiem lub umorzeniem śledztwa. Kibicem byłem całe życie. Tata mnie najpierw zabrał na mecze. No i wiadomo, jak to jest, że człowiek będąc na meczach poznaje kibiców. I są kibice, którzy się bardziej angażują w kibicowanie i traktują to jako, załóżmy, dodatek do jakiegoś tam innego hobby, innej pasji. Są tacy, którzy po prostu to kibicowanie staje się pasją i ich życiem. I tak było w moim przypadku. Poniedziałek, tydzień przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, o 6 rano usłyszałem walenie do drzwi z okrzykiem policja. Otworzyłem drzwi, wpadło kilku funkcjonariuszy, położono mnie na ziemię, skuto ręce kajdankami. I zaczęto przeszukiwanie. Dowiedziałem się, że jestem tłumacz, który tłumaczył transakcje narkotykowe pomiędzy Polakami a Holendrami i trafiłem do aresztu na Rakowiecką. Miałem 34 lata. Wydarzyło się to wszystko 3 miesiące przed planowanym ślubem. Miałem pracę normalną, miałem normalne życie, ustabilizowane. Nie miałem konfliktów prawnych, nigdy nie siedziałem nawet na komisariacie na dołku, tak zwanym. Nie miałem nigdy do zatargów z prawem. Nie zawsze powodem zatrzymania i osadzenia w areszcie jest posiadanie przez prokuraturę mocnych dowodów winy podejrzanego. Gdy okazuje się, że do aresztowania dochodzi na podstawie słabych przesłanek, prokuratorzy rzadko przyznają się do błędu. Zostałem zatrzymany tylko i wyłącznie na podstawie zeznań świadka koronnego, tylko na podstawie jego słów. Nie ma żadnego innego dowodu, który by potwierdzał jego słowa. Nie ma żadnej innej osoby, która by potwierdzała jego słowa. Nawet ludzie, którzy poszli na współpracę z prokuraturą i policją i zgodzili się współpracować, też nie znają mnie i nie potwierdzają niczego, co jest powiedziane w stosunku do mnie. I uważam, że właśnie największym skandalem, największym też niedopatrzeniem tego wszystkiego, chociaż niedopatrzenie jest tutaj bardzo takim delikatnym sformułowaniem, uważam, że w Polsce nadużywana jest nadawanie mocy słowom świadków koronnych za to, że świadek koronny wychodzi na wolność, pogrąża różnych ludzi. I słowa tego świadka koronnego nie są w Polsce weryfikowane w odpowiedni sposób i na tej zasadzie każdy może trafić do więzienia. Wystarczy tylko, że świadek koronny albo właśnie tak zwany mały świadek koronny wskaże go, jakoby ktoś miał popełniać jakieś przestępstwo. Początkowo przez 2 lata siedziałem w więzieniu i dostawałem co 3 miesiące listy z prokuratury, że moja sankcja jest przedłużana o kolejne 3 miesiące. Ponieważ grożą mi poważne zarzuty, ponieważ mogę uciec z kraju, mogę mataczyć i tego rodzaju słowa powtarzały się co 3 miesiące. Dopiero po 2 latach, jak siedziałem w więzieniu, sprawa została skierowana do sądu i ruszył proces. Ten proces ruszył, trwał w momencie, aż wypuszczono mnie na wolność, dalej trwał, aż zrezygnowała sędzia z prowadzenia sprawy. W sprawach karnych jest tak, że ten sam sędzia, który rozpoczyna sprawę, ten sam sędzia musi skończyć. W momencie, kiedy sędzia mojej sprawy zrezygnowała, wylosowano nowego sędziego. I nowy sędzia musiał od początku wystartować z całą sprawą. Wszystko zaczęło się od nowa. Na chwilę obecną sędzia, ten kolejny, który rozpoczął sprawę, bierze udział w protestach, jest zawieszony i na tą chwilę nie ma kto wydawać wyroków, nie ma kto prowadzić spraw.
I czyli moja sprawa trwa, ale stoi w miejscu. Postanowiłem razem z moim adwokatem złożyć zażalenie, skargę na to, że 10 lat moja sprawa na przewlekłość postępowania. Po 2 tygodniach sprawa się odbyła i ustalono i stwierdzono w piśmie, na piśmie, że rzeczywiście sprawa jest, toczy się za długo, to postępowanie jest przewlekłe i wyceniają odszkodowanie za tą przewlekłość postępowania, wyceniają na 4000 zł. Natomiast pierwsze moje zażalenie do Strasburga o przewlekłość tymczasowego aresztowania wyceniono na 7000 zł, czyli po tym, jak już sobie przeliczyliśmy to, 40 miesięcy i te 7 tysięcy dokładnie złotych, które zaproponowano mi za areszt śledczy, wychodziło 5 zł za dzień. Mogłem przekonać się, jak działa aparat wymiaru sprawiedliwości w Polsce, że wystarczy wpaść w tą machinę taką i człowiek uświadamia sobie, że jest tylko takim małym trybikiem w tej całej machinie, gdzie tak naprawdę moje życie uzależnione jest od jakiegoś człowieka, który siedzi za biurkiem i po prostu jak będzie miał ochotę, to podpisze jakiś papier, jak nie, to nie. Że nie ma się na nic wpływu, jest się po prostu w momencie nie takim jak... Ja miałem akurat to szczęście, że moją sprawą zainteresowały się media, zainteresowały się środowiska kibicowskie i tą sprawę nagłośniono. Natomiast ludzie, którzy jako szarzy ludzie trafiają do więzienia i są w podobnej sytuacji do mojej, nie mają szans na przebicie się przez tą całą machinę, która po prostu wtłacza człowieka i człowiek staje się mały. Szanujmy zasady domniemania niewinności. Nie możemy skazywać obywateli na więzienie bez procesu. Tymczasowe aresztowanie powinno być ostatecznością. Warsaw Enterprise Institute apeluje o reformę systemu sprawiedliwości. Podpisz petycję. Straciłem pracę, straciłem 4 lata, piękne lata mojego życia, gdzie ludzie normalnie w tym czasie pozakładali rodziny, gdzie toczyli normalne życia. Ja siedziałem w tym czasie w areszcie.